Jedna z interpelacji zgłoszonych na 50. posiedzeniu Rady dotyczyła przebiegu sierpniowej wizyty premiera rządu litewskiego w Suwalskim Ratuszu, podczas której litewski premier wyraził oczekiwanie dotyczące utworzenia w Suwałkach Centrum Kultury Litewskiej i wprowadzenia w tutejszych szkołach nauki języka litewskiego, co w obliczu dość szorstkiego traktowania mniejszości polskiej na Litwie jest pomysłem co najmniej zaskakującym. Radna z klubu PiS Irena Schabińska dociekała. Czy na to spotkanie, znaczy tak, najpierw, czy jasny był program tego spotkania i czy na to spotkanie, z okazji tej wizyty, zostały zaproszone władze państwowe, czy otrzymały program takiego spotkania i czy na przykład taką agendę też otrzymały, jeżeli tak, resort oświaty, czy otrzymał też takie zaproszenie na to spotkanie i szczegółową informację o jej przebiegu. Odpowiedź prezydenta Suwałk była bardzo obszerna. Najważniejsze jednak to. Z protokołu dyplomatycznego zawsze wynika, jeżeli premier czy prezydent danego kraju udaje się do innego kraju, to służby dyplomatyczne informują o takiej podróży. I prawdopodobnie, a więc wiem prawie na pewno, że polski MSZ otrzymał informację o tym, że premier Litwy przyjedzie tutaj na Suwalszczyznę. Rozmawiałem osobiście z wojewodą podlaskim, informowałem o tym, że konsul Republiki Litewskiej, zresztą konsul Republiki Litewskiej rozmawiał wcześniej, również przy jakiejś tam okazji z wojewodą podlaskim i mówił o tych wszelkich kwestiach związanych tutaj z mniejszością litewską, bo prawdopodobnie spotykają się od czasu do czasu, żeby z przedstawicielem rządu tutaj porozmawiać na tematy mniejszości litewskiej. Czyli wojewoda podlaski wiedział doskonale o tym, że w dniu takim i takim przyjedzie premier Litwy tutaj na Suwalszczyznę i będzie chciał spotkać się tutaj w Suwałkach z władzami naszego miasta i również weźmie udział w uroczystościach w Puńsku. I tak stało się. Ja po rozmowie z panem wojewodą, kiedy prosiłem, żeby poinformował, może porozmawiał z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, żeby może przyjechał jakiś funkcjonariusz, jakiś pracownik z MSZ-u, który by uczestniczył, bo nie jest rolą samorządu reprezentowania państwa polskiego przed premierem obcego kraju. Premier litewskiego rządu został powitany w Budzisku przez wicewojewodę podlaskiego, który w Suwałkach na spotkaniu w ratuszu już się nie pojawił. Ja jeszcze oczywiście później po tej wizycie miałem telefony, między innymi była przewodnicząca pani Jadwiga Szczypień do mnie dzwoniła i podpytywała, co tu było, jakie uzgodnienia, jakie ustalenia. I dzisiaj wprawdzie nie znalazłem czasu, ale sekretariat informował mnie, że ktoś z Ministerstwa Edukacji Narodowej dzwonił. Chciałby się zorientować, o co chodzi. No szkoda, że żadnego przedstawiciela rządu państwa polskiego wtedy w Suwałkach, jak ta wizyta była, nie było niestety, nie pomimo moich próśb. Na sesji nie udało się wyjaśnić, gdzie był wojewoda i dlaczego pozostawił samorządowców samych sobie w tak trudnej i niezręcznej sytuacji.